Rynki wyceniają, że dojdzie aż do 5 obniżek stóp procentowych do października 2024 roku. Mówię tu wprawdzie o Fed i o Stanach Zjednoczonych, ale będzie to miało wpływ także na polskiego złotego. I o tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, Przemku, witaj. Witaj, Zbyszku, dzień dobry Państwu. 5 obniżek, czy inwestorzy nie popadają w przesadny optymizm? Zacznijmy od tego, że Fed w ciągu ostatnich kilkunastu lat tak naprawdę przyzwyczaił inwestorów do tego, że raczej prowadził luźną politykę pieniężną, raczej preferował niskie stopy procentowe. W ciągu w zasadzie, nie wiem, ponad 20 lat mieliśmy bardzo krótkie epizody stóp choćby zbliżonych do tych, które mamy teraz, więc jakby rynek utarł się w takim przekonaniu, że Fed będzie obniżał stopy procentowe przy pierwszej nadarzającej się okazji. Do tej pory Fed jakby odsuwa tę presję i jakby podkreśla, że nie ma mowy o obniżkach, cały czas jest zagrożenie inflacją, ale rynek też widzi to, że inflacja w świecie zachodnim, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, że ona jeszcze jest powyżej celów inflacyjnych banków centralnych, ale na dużo, dużo niższych poziomach niż była choćby kilka miesięcy temu, szczególnie niż rok temu jesienią. I w związku z tym jesteśmy na dobrej drodze do tych celów inflacyjnych, bo to też nie jest tylko efekt bazy, czyli niższe ceny paliw, ale jakby wiele składowych wskazuje, że tak naprawdę ten obraz inflacyjny wygląda nieźle i jakby jest duża szansa na to, że w okolicach celu inflacyjnego się znajdziemy. Więc to nie jest do końca tak, że te oczekiwania rynkowe są kompletnie wyssane z palca, bo pamiętajmy też, że obecnie stopy w Stanach to jest prawie 5,5%, więc te 5 obniżek, no to nie jest powrót do zera, tak jak bywało przez wiele lat, to jest powrót w okolice 4%. Więc to nadal. Czyli dwa razy wyżej celu inflacyjnego w Stanach Zjednoczonych. Nadal są to dość wysokie stopy, tak? Natomiast to jest bardziej kwestia na moment obecny, moim zdaniem, determinacji Fed i jakby jakiegoś rozłożenia priorytetów w przekonaniu się, że to zagrożenie inflacyjne nie wróci. Tak? Jakby też trochę Fed musi odbudować swoją wiarygodność, no bo to co powiedziałem, że rynki przy pierwszej lepszej okazji, tak naprawdę ta mowa o tym, że koniec podwyżek, a później obniżki, to na rynkach to się dzieje od roku. Tak jakby Fed podnosi stopy, a jakby rynek cały czas mówi, dobra, już nie podniosą więcej. Więc jakby widać, że Fed nie zbudował sobie takiej wiarygodności strażnika niskiej inflacji za wszelką cenę. No i teraz pytanie, czy będzie chciał to robić. Jakby jak na razie wydaje się, że w tym kierunku idą wypowiedzi, czyli jakby Fed będzie chciał walczyć z tymi oczekiwaniami, żeby one za szybko nie urosły, ale też jest presja, tak? No bo wiadomo, że wysokie stopy to jest, mają swoją cenę, jakby jest ryzyko tego, że później gospodarka bardziej zwolni. Jeżeli niższe stopy, to słabszy dolar, tak? Czyli co będzie się działo na rynku walutowym w konsekwencji takiego scenariusza, że dojdzie do 5 obniżek? To znaczy pamiętajmy o tym, że rynek walutowy to są zawsze dwie strony, czyli każda cena waluty jest w innej walucie. I teraz niższe stopy, czy w ogóle obniżki stóp w USA, faktycznie co do zasady zwykle szkodzą dolarowi, no bo ten dolar jest jednak tą walutą rezerwową, więc często w okresie obniżek przyjmuje się, że to jest okres, gdzie dolar słabnie, inne waluty zyskują, szczególnie waluty rynków wschodzących, waluty takie uważane za bardziej ryzykowne. Ale jakby to nie jest złota zasada, tak? Jakby w Europie też są oczekiwania na obniżki stóp ze strony EBC. Więc euro względem dolara tutaj to nie jest takie oczywiste, tak? Bo może się okazać, że dane z europejskiej gospodarki będą gorsze i EBC będzie pod większą presją luzowania niż Fed. Na razie tak jest. Jakby te ostatnie dane za listopad były takie trochę nadspodziewanie dobre ze strefy euro, ale to był jeden miesiąc, być może taki trochę miesiąc anomalii, bo jakby wydaje się, że Europa ma więcej wyzwań gospodarczych.
Natomiast dla złotego potencjalnie jest to szansa, przy czym jakby też trzeba pamiętać o tym, że rynek już też, złoty się już też mocno zyskał, tak jakby od momentu, kiedy mieliśmy dolara po 5 zł jesienią 2022, no przesunęliśmy się za dolara po 4 zł, chwilowo nawet poniżej. Euro też było po 5 zł, jest po 4,30 z groszami, więc już dużo ruch został wykonany, więc to nie jest tak, że dopiero nie wiem, ktoś na trąbce zagra, Fed obniży stopy po raz pierwszy i wtedy złoty ruszy do ataku, a dolar będzie tracić. Rynek zawsze stara się to wycenić. Obecnie jest właśnie duży optymizm na rynkach globalnych. Inwestorzy widzą te obniżki, ale też widzą dobrą sytuację gospodarczą, czyli nie widzą recesji i to sprawia, że na rynkach ogólnie są dobre nastroje. Giełdy rosną, złoto rośnie, kryptowaluty rosną i też złoty się umacnia. Tak jakby jest, nasz rynek jest częścią tej układanki, a dodatkowo jeszcze doszedł tutaj efekt rozdania powyborczego, pewnych nadziei na KPO i tak dalej, więc jakby tutaj podwójne doładowanie z punktu widzenia złotego. I jeśli faktycznie ten obraz inflacyjny będzie się dalej dobrze układać i te oczekiwania na obniżki stóp będą się materializować, no to jakby złoty jeszcze może zyskać, bo taka jest natura rynków, ale też trzeba pamiętać o tym, że złoty już dzisiaj nie jest taką tanią walutą, jaką był rok temu, kiedy Europie groził kryzys energetyczny, mieliśmy bardziej świeży temat wojny na Ukrainie, bo on cały czas jest. To nie jest powiedziane, że tam się coś więcej nie zadzieje, ale jakby rynek trochę o tym zapomniał. Dużo się zmieniło w ciągu ostatniego roku. Czyli po tych 5 obniżkach złoty do dolara, raczej 4 złote za dolara, troszkę na drożej lub troszkę taniej, bez dużych raczej różnic, po kilkanaście czy kilkadziesiąt groszy. Dobrze zrozumiałem? No wiesz, Zbyszku, jeśli mnie pytasz o potencjał do umocnienia złotego, to on jakby od strony ekonomicznej, fundamentalnej, ja go już za bardzo nie widzę. Przesunęliśmy się do takiego poziomu w kursu, który należałoby uznać raczej za zrównoważony, a nawet może lekko przewartościowany. Szczególnie, że u nas inflacja, perspektywy inflacji wyglądają gorzej niż choćby w strefie euro. Tak jakby ja tutaj nie widzę perspektywy dojścia do celu. Więc z tej perspektywy złoty nie ma potencjału do umocnienia, ale to momentum rynkowe wynikające z tych rzeczy, o których powiedziałem, właśnie te oczekiwania globalne na obniżki plus ten kwestia lokalna, nadziei napływu globalnego kapitału po 15 października, to wszystko sprawia, że jakby ten trend umocnienia jest duży, jakby takie trendy potrafią rynki mocno odsunąć od tego, co ekonomiści uważają za sensowne, tak? Więc możemy sobie powiedzieć, tak, ja mogę ci powiedzieć, że ja uważam, że euro powinno kosztować 4,50 czy 4,60, ale to nie znaczy, że rynek nie wyceni przez jakiś czas euro nawet poniżej 4 zł, tak? A dopiero później jakaś kolejna fala gorszych nastrojów wróci do tego 4,50 czy 4,60. No tak działają rynki finansowe. Ktoś, kto ma ochotę, może sprawdzić sobie notowania z lat 2007-2008, ile wtedy kosztowało euro, a ile później kosztowało 2009. To dobrze pokazuje, że przecież to nie jest tak, że w ciągu roku czy dwóch wartość taka fundamentalna złotego się tak zmieniła. Nie, po prostu sentyment się zmienił ze skrajnie optymistycznego na skrajnie pesymistyczny. Tak działają rynki i tak mogą też w najbliższych miesiącach działać, bo mamy dużo optymizmu na rynku, jeśli coś go nie zmąci, no to ta fala optymizmu będzie wiozła różne ceny aktywów, w tym złotego. I ta fala optymizmu zdaje się wiezie obecnie kryptowaluty. Tak, jak najbardziej tutaj, jeśli chodzi o temat kryptowalut, mamy dwa argumenty, które no jakby w tym obozie byków są mocno grane. Pierwszy, bardzo oczywisty, to jest duża szansa na zezwolenie na uruchomienie ETF-ów na Bitcoina w pierwszej kolejności, ale później być może także na inne kryptowaluty, szczególnie Ethereum, więc... No to jest pewien rodzaj kontroli, prawda? Można by tak było w skrócie powiedzieć nad kryptowalutą. To jest właśnie drugi element, bo jednocześnie przecież tak, no nie mamy już FTX-a, kontrola nad Binance została w dużym stopniu przejęta przez amerykański rząd, więc z jednej strony paradoksalnie to jest w pewnym stopniu zaprzeczenie tej idei kryptowalut. Nie wiem, czy one miały być właśnie niezależne od rządów i miały być takim narzędziem dla
ludzi między ludźmi, a nie sterowanym przez rządy. Z drugiej strony, jeśli chcemy mieć krypto w mainstreamie i cały związany z tym popyt, no to niestety jakby to jest cena jakby tej utraty niezależności, ale jakby ja myślę, że pieniądze z takich filozoficznych pytań nie zadają. To jest właśnie gra na to, że będą te ETF-y w przyszłym roku, więc jakby rynek, który dyskontuje przyszłość, już teraz stara się to wycenić i te ceny mocno rosną. No i właśnie to, że jakby jest ten wejście do mainstreamu. I jeszcze kwestia cen złota, no które niedawno, całkiem kilka dni temu, pobiło historyczny rekord. Ceny złota też jakby korzystają na tych oczekiwaniach na niższe stopy, tak? No bo niższe stopy procentowe to niższy alternatywny koszt posiadania złota, które no nie płaci odsetek, nie płaci dywidend. Więc jeśli są niskie stopy, no to więcej osób będzie trzymać złoto. Jeśli są wysokie stopy, to więcej osób może chcieć trzymać, nie wiem, fundusze rynku pieniężnego jako bezpieczne aktywo. Więc jakby złoto też zyskuje. Tutaj oczywiście ktoś sobie powie, no ale przecież te stopy są wysokie dzisiaj. No ale znowu, to jest tak, że rynek stara się wycenić przyszłość i skoro oczekiwania są, że te stopy będą obniżane, no to gdzieś ten kapitał do złota na nowo płynie. Te poziomy fakt są rekordowe, ale to też nie możemy patrzeć nominalnie, tak jakby porównywać dzisiejszej ceny do tej, nie wiem, sprzed kilkunastu lat na przykład, bo wartość pieniądza się zmieniła i to dość radykalnie od tego czasu, więc trzeba byłoby patrzeć na złoto, no tak naprawdę skorygowane o inflację. Okaże się, że tutaj wcale jeszcze to nie są rekordowe poziomy. O tym, jakie będą konsekwencje obniżek stóp procentowych, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję, Przemku, za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.